Arboretum Bramy Morawskiej została oficjalnie otwarta odnowiona ścieżka. Na odcinku około 2 km pojawiły się nowe mobilne tablice edukacyjne. Ścieżka Co mówi las to kolejna atrakcja Lasu Obora. Można nią podążać samemu albo w przypadku grup w towarzystwie pracownika merytorycznego arboretum. Spokojny spacer leśnym traktem zajmuje około 2 godzin. To jest ostatnia taka znacząca inwestycja z tych takich najbardziej pilnych. Od zeszłego sezonu mocno inwestujemy w arboretum. Są nowe tablice, jest nowy witacz, za niedługo będzie oddana toaleta, mamy pochylnię na ogrodzie. No ale sercem arboretum są wartości przyrodnicze i chociaż pojawiła się ścieżka filozoficzna i historyczna, to ta najważniejsza właściwie, dlatego też jakby troszeczkę zabrało nam czasu, ale też środki mamy z WFOŚ-u zdobyte, dlatego no dzisiaj ścieżka przyrodnicza, czyli ta, która ma zadanie pokazać te najważniejsze walory edukacyjne, naukowe, no i właśnie przyrodnicze. Realizacja projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu pracowników arboretum, jednostkom samorządowym, które dbają o rozwój turystyki w Raciborzu oraz środkom otrzymanym w formie dofinansowania. Całkowite koszty realizacji tego projektu, czyli jakby tablice wraz z montażem i z opracowaniem materiałów promocyjnych, wyniosło to 63 850 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚ-u to 40 000 zł. Znajdujemy się na ścieżce, która tak naprawdę od początku arboretum była ścieżką dydaktyczną, nazywała się wcześniej ścieżką dendrologiczną. Mieliśmy dotąd dwie takie ścieżki w arboretum, druga nazywała się ekologiczna. Te ścieżki po kilkunastu latach z różnych powodów się zdezaktualizowały. Chodzi też o wygląd miejsca, którego dotyczyły, ponieważ to środowisko leśne cały czas dynamicznie się zmienia, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy jest coraz bardziej sucho. Tak więc chcieliśmy, żeby informacje, które znajdują się na tablicach, były adekwatne i poniekąd połączyliśmy tematykę tych dwóch ścieżek w jedną, ponieważ w tej chwili ta ścieżka przyrodnicza dotyczy szerzej pojętej ekologii lasu. Spacerując ścieżką poznajemy rośliny runa leśnego, byliny, krzewy i drzewa. Ciekawostki z aktywnych tablic zainteresują nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Na urządzeniach edukacyjnych, które tu się znajdują, bo my mówimy tablice, ale tak jak widać, to są takie interaktywne urządzenia, to są gry memory, jakieś kostki, którymi można sobie poobracać, coś tam podopasowywać, więc to są takie interaktywne tablice i one dotyczą szeroko pojętej ekologii lasu, czyli mamy tutaj informacje i o roślinach leśnych, o drzewach, o krzewach, o gatunkach runa. Mamy też informacje o zwierzętach leśnych, jest również jedna tablica dotycząca różnych rodzajów gleb, więc myślę, że tak holistycznie staraliśmy się podejść do tematu. Cieszymy się, że się bardzo szybko udało to zadanie zrealizować. W pierwszym przejściu ścieżką udział brali również uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. Obecni byli również młodzi ludzie z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu, którzy w formie wolontariatu pomagali w odnowieniu ścieżki. Przygotowanie tej ścieżki to nie tylko tablice edukacyjne, ale tu też trzeba było usunąć powalone drzewa, połamane gałęzie, które zagrażały bezpieczeństwu. Też miejscami takie lokalne odwodnienia wykonać. I tutaj najbardziej pomogli nam podopieczni Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu, którym serdecznie dziękujemy. Podczas spaceru w raciborskim arboretum możemy również zwiedzać zaczarowany ogród z platformą dostępną dla osób niepełnosprawnych, mini zoo oraz ścieżkę filozoficzną.